pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie w tytule, zapraszam na premierę naszej jesienno-zimowej kapsuły Marko, Szus i Racka. To już jest nasza trzecia odsłona, z której jestem bardzo, bardzo dumna. Jak zwykle z podekscytowaniem kręcę nasze premiery, ale też z takim poczuciem, że ten projekt jest dla mnie i dla Was przede wszystkim bardzo, bardzo ważny i bardzo, bardzo potrzebny. Oczywiście dzisiaj będziemy mieć dla Was cztery fantastyczne modele, nowe modele kozaków dla szerokiej łydki, czyli kozaków, które mają powyżej 45 cm w obwodzie. Pamiętam jak 2 lata temu, tak, kiedy po raz pierwszy zrobiliśmy naszą kapsułę, która po prostu przerosła Wasze zainteresowanie i reakcja przerosła nasze oczekiwanie. Pamiętam jak wtedy Was pytałam, jak macie szeroką łydkę, to ile macie centymetrów w tej łydce, czyli kiedy już nie możecie sobie znaleźć kozaków w sklepach, bo mówimy tutaj o takim obwodzie, gdzie po prostu, wiecie, znamy to poczucie żenady, kiedy w żadne kozaki nie możecie po prostu włożyć łydki, dopchać się, zapiąć, o niech pani tam troszkę jeszcze się dopcha, może wejdzie, może ble, ble, ble. No nie, nie, nie. I można przejść wszystkie sklepy i nie znaleźć żadnych kozaków dla siebie. No i wtedy odpowiedziałyście mi bardzo, bardzo tłumnie i wyszło statystycznie, że wasza łydka ma mniej więcej między 40 a 45 centymetrów. Takie łydki ma większość z Was i to są już łydki, które niestety nie mieszczą się absolutnie w zwykłe, standardowe cholewki w sklepach. A nasze kozaki wszystkie mają w łydce 40 cm aż do 50. Także w nasze się zmieścicie. Za chwilę opowiem o wszystkich modelach, szerokościach i tak dalej. Ja Wam powiem, że moja łydka, ona się zmieniała w ciągu życia, ale w tej chwili mam około 41 cm. No i ja lubię też luz w butach, luz w kozakach, żeby te kozaki można było założyć i na gołe nogi, jak macie ochotę, i na rajstopy, i na leginsy, i na spodnie, nawet na szersze spodnie, żeby ta cholewka odstawała. I to są właśnie nasze kozaki. Jak mnie obserwujecie, to wiecie, jak nie, bo może jesteście tu nowe, albo ktoś Wam wysłał ten film z dedykacją w stylu zobacz, to jest dla Ciebie, super fashion kozaki dla szerokiej łydki, to powiem, że są to oczywiście kozaki, w które wejdzie każda, oczywiście prawie każda, ale większość z Was, szerokich łydek, z bardzo szerokimi obwodami. Są to kozaki tuby, czyli nie żadne rozciągające się, nie żadne naciągające się, nie żadne specjalne, tylko po prostu fashion, fajne fasony z cholewką tubową, specjalnie tak zaprojektowaną, żeby właśnie bez problemu te kozaki zakładać i ściągać, żeby jeszcze Wam odstawała, żeby nogi wyglądały w nich turbo zgrabnie. Są to w ogóle fashion fasony, nie żadne babcine, jakieś takie, mówię, naciągajki, tylko to są fasony modowe. To są fasony o specjalnej wysokości cholewki, to jest wszystko przemyślane. Te kozaki będą Wam się w okolicy kolan, a jeden model w ogóle prawie w połowie ud kończyć, dlatego że wysoka cholewka, o tym też już mówiłam w poprzednich edycjach, ale powiem to jeszcze raz. Wysoka, szeroka cholewka nie może kończyć się pod kolanem, bo wtedy też te proporcje nie będą wyglądać dobrze, a że ja jestem od lat specjalistką w tej dziedzinie, w dziedzinie mody, kozaków oczywiście też, ale też specjalistką w dziedzinie szerokich łydek. Sportowych łydek, jak to się ładnie mówi, to wiem, jak w proporcjach ten but powinien wyglądać, żeby wszystko nam się pięknie zmieściło i żebyśmy wyglądały turbo zgrabnie. Także wszystkie nasze cholewki są przemyślane. Wzięliśmy też pod uwagę Wasze uwagi, prośby, życzenia i myślę, że ta kapsuła Wam się spodoba bardzo, nasza tegoroczna odsłona. Tak, powiem od razu, że to są kozaki w dobrych cenach, made in Poland oczywiście, z prawem do wymiany, z prawem do zwrotu. To nie jest żadna specjalna kolekcja, to jest po prostu kolekcja super kozaków dla szerokiej, szerokiej łydki, dla sportowej łydki. Wszystkie możecie modele zwracać, wymieniać, jak tam sobie będziecie chciały, z normalnymi prawami, nie jakieś tam specjalne zamówienie, czy jakieś bardzo, bardzo drogie kozaki. Tak, dobra. Także przesyłajcie komu trzeba ten film, waszym koleżankom, babciom,
babcią, mamą, ciotką, przyjaciółką, siostrą, każdemu, każdej kobiecie, która marzyła całe życie o tym, żeby bez problemu znaleźć super piękne, jakościowe kozaki na swoją łydkę, a nigdy nie mogła się wcisnąć. Bo to są naprawdę, wiecie, mocne przeżycia, jak ktoś nigdy takich kozaków nie miał, to są łzy w oczach, to jest w ogóle takie wow, ale super, mieszczę się, są wygodne, mogę chodzić, wyglądać ekstra. Pierwsze kozaki w życiu, myślę, to będą dla wielu z Was. Jeszcze Wam powiem, że jak nagrywamy ten film, to na dworze pada, jest dzisiaj taka bardzo jesienna pogoda, także w ogóle idealna już pod kozaki. Ale właśnie, na początek cztery krótkie informacje, takie a propos ogólnie tej kolekcji. Marco, oczywiście, Marco Shoes produkują swoje buty kozaki, naszą kolekcję w Radomiu, to jest marka polska, z komponentów i skór włoskich i polskich, także wszystko prawie jest made in Poland, a oni są w ogóle specjalistami w doborze skór i właśnie wybierają często bardzo jakościowe skóry włoskie. Wszystkie modele są skórzane. Wszystkie modele są lekkie, nawet jeżeli wyglądają na kawał buta i tak samo torebki, bo mamy też, tak jak w naszej wiosennej odsłonie, torebki. Wszystkie rzeczy są bardzo lekkie i to jest też specjalny design, żeby one wyglądały dobrze, porządnie, ale dzięki komponentom i technologii są właśnie leciutkie, fajne w używaniu czy w noszeniu. Dalej, jeżeli chodzi o wymiary, no to Marco Shoes ma to bardzo dobrze na stronie opracowane. Każdy wymiar z centymetrami, z wkładką, z milimetrami. Jak sobie wejdziecie w dany model, to na dole macie dokładny, jeżeli chodzi o długość wkładki, preferowany rozmiar i tak dalej. No wszystko macie tam dobrze, bardzo policzone. To są butowi specjaliści, oni wiedzą, jak to wszystko pomierzyć. Ale również przy każdym modelu będziecie mieć na czerwono zaznaczoną tabelkę z wymiarami cholewek. I to jest bardzo ważne, dlatego że każdy rozmiar, rozmiarówkę mamy od 36 do 41 bądź 42 też jest w niektórych modelach. Ta cholewka zwiększa się proporcjonalnie do wielkości rozmiaru. Także sobie zobaczcie, macie dwa wymiary w łydce i u góry. Ja bym patrzyła raczej na ten górny w ogóle wymiar, bo to jest ta maksymalna szerokość buta i sobie tam możecie zobaczyć, jak Wasz rozmiar wypada. Cholewka w szerokości to są duże szerokości. Także tam dokładnie wszystko jest opisane, nie będziecie mieć żadnych wątpliwości. Od razu też powiem, że trzy modele, dobrze mówię? Tak. Trzy modele na cztery kozaków będą do 42. Także to jest też super. A z kolei trampki i mokasyny są do 41 od 36, ale patrzcie sobie na te długości, bo one często też wypadają większe niż ten rozmiar, więc po prostu musicie sobie na to wszystko zobaczyć. I jeżeli chodzi o dostępność, to od razu też to jest bardzo ważne. Powiem, że tych kozaków w większości mamy w dużej ilości, a jeżeli one się wyprzedadzą, to Marco może spokojnie je doprodukować. Także nie musicie zamawiać 10 par na raz, gdzieś tam robić w dużym pośpiechu tych zakupów. Zobaczcie sobie na spokojnie, dlatego że tylko jeden model nie będzie doprodukowywany i sneakersy, a cała reszta będzie. O tym też za chwilę opowiem. I nawet jeżeli Wasz rozmiar się teraz skończy, to w ciągu tego premierowego tygodnia będzie oczywiście zniżka, będzie ona w opisie. Powiem też o niej pod koniec. Natomiast w ciągu tygodnia Marco na pewno będzie dokładać te modele, będzie dokładać rozmiarówki. Jeżeli w danym momencie Waszego rozmiaru nie ma, to może on się pojawić za godzinę, za dzień, za dwa, jeszcze właśnie w ciągu tego tygodnia. Nawet jeżeli kolejne dołożenia do produkcji będą z czasem oczekiwania w stylu 3 tygodnie, no to słuchajcie, jest druga połowa września. Zanim jeszcze będzie pogoda stricte na kozaki, to nawet za 3 tygodnie swoją wymarzoną parę dostaniecie. Natomiast od razu Wam powiem, że bardzo duża ilość jest przygotowana z wysyłką od razu, w poniedziałek, w przyszłym tygodniu. Także myślę, że wiele z Was swoje kozaki już w przyszłym tygodniu dostanie. A jeżeli nie będzie już Waszego rozmiaru, to zapisujcie się do powiadomień. I to jest turbo ważne. Dlatego, że jak powiedziałam, Marco w ciągu tygodnia będą te rozmiary dokładać z modeli, z większości modeli. A jeżeli zapiszecie się do powiadomień, to nie będziecie musiały sprawdzać, pytać się mnie, czy będą, kiedy będą i tak dalej. Bo w większości przypadków one będą do końca tygodnia. To Wam gwarantuję dołożenia. Jeżeli się oczywiście wyprzedadzą. Natomiast jeżeli się zapiszecie do powiadomień, to od razu dostaniecie maila z informacją, że już rozmiar jest. I po prostu w ciągu, wiecie, 5 minut będziecie mogły go sobie kupić. Także jak nie będzie rozmiaru, to nie piszcie mi, Radziu, nie mam mojego rozmiaru, tylko zapisujcie się do powiadomień, bo on wróci na 99%. Także tak, torebki też są w sporej ilości, na spokojnie zakupy robimy, nie wariujemy. Bo ja też nie chcę, żebyście, wiecie, kupowały te rzeczy z takim poczuciem, że muszę, szybko, muszę. Nie, one wszystkie będą dokładane na spokojnie.
Dobra, no to co? To teraz już przejdziemy do naszych konkretnych modeli. Zaczniemy od modelu, który bardzo lubicie i to jest jedyny model, który jest podobny do zeszłorocznych, czyli od oficerek. To jest Wasz absolutny hit, ale od razu powiem, że kopyto jest to samo co rok i dwa lata temu, ale całą cholewkę, cały but zaprojektowaliśmy od nowa. Tegoroczne oficerki mamy w bardzo ciemnym, pięknym, takim chyba nowym brązie oraz oczywiście klasycznie w czerni, tutaj te czarne też chwycę i tegoroczne oficerki są bardzo proste, jak widzicie. Nie ma żadnych odpinanych, dopinanych ozdób. Także tu na dole jest tylko taki lekki, ozdobny pasek, ale to są bardzo minimalistyczne w tym roku. Takie minimalistyczne, oficerkowe wydanie. Te dwa podstawowe kolory. Powiem od razu, że w moim rozmiarze 38 one mają 46 cm w łydce, a im macie większy rozmiar, tym ten obwód jest większy. Jak mówiłam, klikajcie w tabelę z obwodami. Co jeszcze jest w tych oficerkach ciekawe, to góra, dlatego że zrobiliśmy ją wyciętą trochę na skos, do wewnątrz. Po zewnętrznej stronie uda one są troszkę wyższe, a tutaj po wewnętrznej są taki obły fajny kształt, trochę niższe, także to jest też fajne i ciekawe. No i jeszcze to, co mogę powiedzieć, to to, że oczywiście wszystkie nasze kozaki będziecie dostawać w pięknych pudełkach, które tutaj za mną stoją pięknie zapakowane. No i jeszcze będziecie je dostawać z kartonowymi prawidłami i nie wyrzucajcie czasem tych prawideł, bo to jest porządny, gruby karton. One Wam później na kolejne, na sezon taki, wiecie, wiosenno-letni, żeby te buty stały ładnie, albo nawet na co dzień możecie ich używać, je sobie zachowajcie, bo to są takie, wiecie, prawdziwe prawidła. I to jest super. I jeszcze podobnie jak w ubiegłym roku, nasze oficerki mają w środku mikrofibrę jasną, także są lekko ocieplane po całej długości i na długości stopy. I to jest ważne. Także to jest ten model, który po prostu absolutnie kochacie. No i w tym roku, jak powiedziałam, wersja minimalistyczna. No i oficerki występują tylko w szerokiej cholewce. Nie mamy ich w cholewce regularnej, dlatego że macie mnóstwo na rynku tego typu oficerek w cholewce regularnej. Drugi model, podobny do oficerek, ale jednak inny, to jest nasz vintage model Ruby. W przepięknym, koniakowym kolorze, absolutnie fantastycznym. To jest po prostu tak piękny kolor. One będą w tym kolorze i w czerni. Natomiast to są kozaki, które są już na 3-4 cm obcasie, ale czujecie się, jakbyście chodziły na płaskich butach w nich. Absolutnie, są tak wygodne. Cholewka tuba oczywiście, też 47 cm tutaj u góry przy szerokiej cholewce. Ja Wam tu pokazuję akurat cholewkę standardową, dlatego że ja na ten kolor mój w mojej cholewce czekam. Akurat jeszcze na premierę Wy pewnie dostaniecie szybciej niż ja, może tak. Natomiast ten model Ruby Vintage, bo one są takie 70s-owe, vintage'owe, on występuje w dwóch szerokościach cholewek, czyli w szerokiej, gdzie tutaj mamy 47 cm u góry przy 38 rozmiarze, co znaczy, że wiecie, przy 40, 41, 42 mamy już tam pod 50, czy nawet ponad, także super. No i ten model też ma w środku mikrofibrę, też jest lekko ocieplany po całości cholewki i na dole. I jeszcze, żebyście się, jak się zastanawiacie, czym się różni to kopyto, to sobie tu możecie zobaczyć wyraźnie, że tu mamy wyższy obcas i bardziej taki retrofason tego kopyta, tego dołu. Także one są takie, no powiedziałabym właśnie 70s-owe. No i będą w czerni i będą właśnie w tym pięknym koniaku. No po prostu ten model to jest takie cacuszko, a jest turbo, turbo wygodny. I zarówno w ogóle oficerki, jak i ten model Ruby będzie do rozmiaru 42. Także też warto o tym pamiętać. No i oczywiście to, co Wam teraz mówię, ten cały opis macie też na stronie Marko w opisie butów. Także tu mamy też lekkie ocieplenie. Dobra. Trzeci model. Nasz czarny koń, ja się śmieję, ale będzie i czarny, i karmelowy, czyli model Cleo. Zobaczcie. Na ten kształt, na ten fason, na ten obcas dla szerokiej łydki. Po prostu nasze Croco Cleo. One występują w takim pięknym karmelowym brązie i oczywiście klasycznie w czerni. Zobaczcie, po prostu. To jest tak
fajna cholewka, tak fajne kopyto, ono jest eleganckie, takie sophisticated, o, wyrafinowane. Jeżeli obieracie się na co dzień elegancko albo jesteście mocno fashion, to właśnie ta skóra kroko, ona jest matowa, ona nie jest błyszcząca. Tutaj w ogóle te kozaki mogą się lekko w lampach błyszczeć, ale one wszystkie są bardziej matowe niż błyszczące, to Wam od razu mówię, to nie jest żaden lakier. A ta skóra kroko jest właśnie pięknie matowa, one są bardzo zgrabne. Ten obcas to jest około 4-5 cm, ale on jest też bardzo wygodny. On jest taki, jakbyście chodziły też na płaskiej podeszwie i one przy rozmiarze 38 u góry mają 47 cm, więc ta szerokość też jest super. W ogóle jak je pokazywałam bliskim mi osobom, to chyba one się najbardziej podobały w ogóle. I dziewczyny mówiły, ale super, mam nadzieję, że będą wąskie cholewce, to znaczy w standardowej i będą. Zarówno model vintage, nasz Ruby, jak i model Kroko jest w cholewce szerokiej, takiej jakiej tutaj trzymam, ale też one są w cholewkach standardowych. Więc jeżeli macie ochotę na takie kroko właśnie, to, a macie standardową łydkę, to też one będą dostępne. Także bardzo Wam ten model polecam. I ten model w środku już nie jest ocieplany, on jest w środku skórzany. On jest wykończony w środku w całości skórą, czyli jest taki śliski jakby. I ja na przykład to wykończenie wolę niż ocieplenie. Dlatego, że w tych ocieplanych często jest mi za ciepło, no ale jeżeli dużo czasu spędzacie, wiecie, na zewnątrz, no to jednak fajnie mieć tą mikrofibrę. A te kozaki, ja sobie ich nie wyobrażam w sumie z mikrofibrą w środku, bo one mi się kojarzą z takim bardziej eleganckim strojem. No i właśnie w środku są skórzane, także jest wykończenie skórą. Dobra, a czwarty model, który jak zobaczyłyście na stories, jak pokazywałam sesję, to po prostu było o niego tyle pytań. To jest, uwaga, mega, mega sexy kozak w szerokiej cholewce. I on będzie tylko w szerokiej cholewce. Wąskiej nie, ale to jest model, który mniej więcej sięga do połowy uda. On, ta cholewka jest bardzo wysoka. Czy ją widać w całości w miarę, jak ją pokazuję? Zobaczcie w ogóle, jaka ona jest wysoka. Normalnie kozaki kończą się mniej więcej tu, a tu jeszcze mamy tę wyższą część. Obcas ma około 7-8 cm, także on też jest wygodny. Kopyto jest bardzo, bardzo tutaj klasyczne. No i właśnie, tutaj mamy też dużą szerokość. Normalnie w łydce tam 47-48 cm przy rozmiarze 38, czyli on potem rośnie, ten obwód. Natomiast co jest w nich fajne, to ta górna część, zobaczcie, ona jest tu u góry rozcięta. Czyli bez problemu w tych kozakach usiądziecie, nie będą Wam się nigdzie wbijać, a do tego wszystkiego ta część dochodzi tutaj nawet do 55, w zależności, wiecie, od budowy uda, do 60 cm nawet. Dlatego, że ja mam w udzie około 60 cm, 50 kilka, a jeszcze mam tutaj, jak włożę te kozaki, luz. Więc to sprawia, że tutaj naprawdę nie musicie się martwić, udo Wam się spokojnie zmieści. I te kozaki są bardzo szerokie, są turbo, turbo sexy w ogóle. Jestem tak dumna, bo stworzenie w ogóle kozaków, które będą super w proporcjach wyglądać, właśnie które będą służyć sylwetce, szerokiej nodze, szerokiej łydce, to już jest wyzwanie. Wiecie, nikt w Polsce tego nadal nie robi. My jesteśmy nadal wyjątkowi. To jest w ogóle też to, że gdzieś tam były jakieś próby, widziałam przez różne marki tworzenia takich z prawdziwego zdarzenia kozaków. Ja nie mówię o jakichś tam rozciągających się gumkach i tych sprawach, nie, nie, nie. Ja mówię o takich fashion kozakach, ale to jest trudne. To nie jest proste. Jeszcze zrobić je w dobrej cenie, czyli poniżej 1000 zł. A zrobić już takie wyższe do połowy uda, to jest turbo wyzwanie. I my tutaj, wiecie, mieliśmy wiele prototypów, wiele rozkmin, ale się udało i jest. To znaczy nie się udało, Marko zrobili, są tacy dobrzy razem ze mną. No i mamy je w dwóch, bo już się rozgaduję za bardzo, ale mamy je w dwóch wersjach kolorystycznych. Mamy je w czerni, klasycznie i w takim pięknym koniaku. Po prostu ja już widzę ten kolor z jakimś pięknym beżowym płaszczem, jasnym, z moim teddym w ogóle, też do tego swetra. No po prostu to jest kolor zimowy cudowny, no a to jest z kolei klasyka, także jak się nie boicie, to tutaj Wam te kozaki polecam. I powiem od razu, tak jak mówiłam wcześniej, że one będą tylko w szerokiej, dla szerokiej łydki, tylko w szerokiej cholewce. No i to jest jedyny model, który nie będzie raczej dorabiany. Wszystkie
mogą być dorabiane, jeżeli chodzi o kozaki, a ten model jest w sporej ilości, ale jak on się wyprzeda, chociaż nie wiem, zobaczymy jak będziecie odważne, ale wyglądają one mega, widzicie zresztą na zdjęciach też tutaj Wam cały czas, jak mówię o kozakach, wrzucam nasze zdjęcia, to znaczy moje zdjęcia w tych kozakach i może jakieś filmiki tutaj. Zobaczymy, jak to podczas montażu wyjdzie. Natomiast no, to jest hit. To jest hit absolutny. Ale poza kozakami mamy oczywiście jeszcze loafersy i sneakersy. Je wrzuciliśmy już jako taki mały drop, pierwsza część naszej kapsuły tydzień temu, ale jeszcze są dostępne. W sumie to też co roku mokasyny były, bo i 2 lata temu, i rok temu, a tym razem zrobiliśmy właśnie taką wersję bardzo, bardzo cool w 2 wersjach kolorystycznych. Tą już nosiłam wielokrotnie. Oto jest błysk, czyli taki wiecie, winyl, błyszczące się, lakierowane mokasyny, a drugi kolor to jest skóra, która jest ręcznie w ogóle wykańczana. To jest taki przecierany brąz w ogóle. One są piękne, są takie londyńskie, cool, właśnie do tego swetra na sesji w ogóle. Miałam mega stylówkę z nimi, one mi się bardzo, bardzo podobają, ale co jest z nich istotne, to to, że są całe ze skóry i są bardzo miękkie, lekkie i wygodne. One mają zastosowaną specjalną technologię taką w środku tutaj. Jest specjalna gąbka w podeszwie, tego oczywiście na zewnątrz nie widać, bo no wiadomo, to są po prostu piękne mokasyny, ale dzięki tej gąbce one są lekkie i one są miękkie, że zakładacie je i od razu możecie po prostu robić w nich kilometry. Są bardzo, bardzo wygodne, jak chodzą to tupią. To jest taki wiecie, kawał pięknego po prostu klasycznego buta, ale też tak zaprojektowanego, żeby był wygodny. Także mam nadzieję, że będą Wam się one dobrze nosić. No są mega, mega cool. Bardzo mi się podobają. No i jeszcze mamy nasze sneakersy. Sneakersy, czyli trampki, które zaprojektowaliśmy jako taki trochę eksperyment. Zobaczymy, jak wyjdą, a wyszły po prostu tak czadowo, że zrobiliśmy je od razu w 5 kolorach. To są trampki, które już mówiłam o tym tydzień temu na Instagramie, ale i też w nich non stop chodzę, w tych w ogóle białych z kości słoniowej. O, nawet skarpetka mi wypadła. Co za sexy temat, ale w nich dzisiaj przyszłam. Bo je lubię najbardziej. Dobra, natomiast to są trampki, które są skórzane na zewnątrz i wewnątrz w 4 kolory, czyli zieleń, taki petrol green, właśnie tutaj beżowe, czerwone i czarne są zamszowo-nubukowe. To są trampki, które chcieliśmy tak zaprojektować, żeby one były w stylu takich teraz trendowych halówek, ale żeby one były eleganckie. I one, powiem Wam, na stopie wyglądają bardzo ładnie. One w ogóle tak wyglądają, że z powodzeniem można je założyć właśnie do jakichś eleganckich spodni, tak wiecie, bardziej do pracy. Jeżeli lubicie buty sportowe, a nie możecie nosić takich, wiecie, butów sportowych, powiedzmy no jakichś bardziej sneakersów czy adidasów takich bardziej pojechanych, to właśnie ten model do pracy będzie super. Ta czerwień też jest w ogóle bardzo, bardzo ładnym czerwonym kolorem. Są one też w czerni. No i właśnie, jeżeli chodzi o nubuk, to tylko Wam powiem to. Aha, one też w ogóle pięknie na stopie wyglądają, one stopę wysmuklają. No są bardzo zgrabne, no po prostu wyszły bardzo, bardzo fajne. Ja się sama nie spodziewałam, że one aż takie fajne wyjdą. No i właśnie 4 modele są nubukowo-zamszowe, ale jeden model, ten właśnie jasny, którym ja dzisiaj przyszłam, który ja najbardziej lubię, może jakoś przytrzymam te skarpetki, to jest skóra groszkowa, to jest wersja właśnie skórzana. I to jest taki kolor kości słoniowej. Bardzo ładny jest ten kolor w ogóle, pięknie też wygląda z tą podeszwą. Natomiast pamiętajcie, żeby oczywiście jak macie buty na jesień i zimę, nie tylko nasze, ale inne też, nubukowe albo zamszowe, żeby je impregnować. Przed pierwszym założeniem koniecznie dobrze je zaimpregnować, a potem raz na jakiś czas, dlatego że jeżeli mamy jasne buty z nubuku albo nawet w kolorze na jesień i zimę, to no jak ich nie zaimpregnujecie, no to po prostu po pierwszym wyjściu mogą już być tak brudne, że ich nie doczyścicie, a dzięki impregnatom, marka ma taki impregnat, ale możecie oczywiście sobie kupić gdzie indziej, natomiast można sobie od razu kupić, wiecie, w komplecie, to ten brud i deszcz albo wiecie, jakaś chlapa, różne zanieczyszczenia, one pozostaną na powierzchni buta.
ten impregnat sprawi, że but nie wchłonie po prostu tego brudu i potem bierzecie sobie taką szczoteczkę i jak powiedzmy buty są brudne albo mokre, to z powierzchni buta sobie ten brudek szybciutko zczesujecie i on schodzi. Także pamiętajcie tutaj, abstrahując od naszej kolekcji właśnie, ale też przy okazji, no bo mamy te nubukowe sneakersy, o impregnacji. Także mamy mokasyny, jeszcze sneakersy i last but not least, to co widzicie cały film koło mnie, czyli nasze torebki. Tak, wiosną nieśmiało stworzyliśmy 3 modele, które bardzo Wam przypadły do gustu, więc tutaj nasze torebkowe projekty kontynuujemy, myślę, że z dużym sukcesem. No i właśnie, teraz proponujemy Wam 3 modele torebek. Po pierwsze, to co widzicie tutaj już, czyli kontynuację Mai. Pamiętacie model z wiosny i lata Maja? To jest ten taki średni worek. Ona jest fantastyczna, ona się po prostu sprzedała najlepiej, była Waszym totalnym bestsellerem. To jest worek z groszkowej skóry, taki wiecie, do zaszurania, do taszczenia, do rzucania. Ma przepiękne detale, jest pięknie wykończona. Ma 2 odpinane paski, czyli to jest w ogóle takie hobo, trochę worek, trochę hobo. Ma pasek z ćwiekami do noszenia jej sobie pod łapką, który można odpiąć. Ma dłuższy, szeroki pasek regulowany do noszenia jej sobie przez ciało albo na ramieniu. Także ma tutaj dużo opcji właśnie noszenia, no i jeszcze ma coś, co ja bardzo lubię, czyli dopinaną kosmetyczkę, tak, którą możecie sobie odpiąć, dopiąć i w niej też nosić wszystkie potrzebne rzeczy. Także Maję, ponieważ to jest bardzo taki model, który Wam się na maksa spodobał, mi zresztą też, bo ja z tą naszą jasną, groszkową Mają to prześmigałam prawie całą wiosnę i lato. Maję mamy teraz dla Was w groszkowej czerni, idealnie na zimę. No i właśnie w takim, jak tutaj widzicie koło mnie, przepięknym, ciepłym, głębokim brązie. Ten kolor jest tak ładny. Po prostu wygląda fantastycznie. Jest po prostu piękny. Jest przepiękny. Także ją tutaj, to jest mój egzemplarz, on zostanie ze mną, cieszę się. Ją tutaj odkładam. No i, że mi się to gorąco już zrobiło w tym swetrze. Taka ekscytacja, tyle nowości i fajnych projektów. Dobra, 2 pozostałe modele. To jest prawie, że ta sama torebka w 2 wersjach. Shopper i Mini, czyli Lara i Lili. Larę widzicie tutaj, Lili też zresztą widzicie. Larę, czyli shopperkę, widzicie tutaj cały czas leżącą, a Lili, jej mniejsza wersja, leży tutaj. I jak Wam pokazywałam na Insta, to po prostu byłyście mega tymi torebkami zachwycone. Dobra, co Wam mogę szybko powiedzieć o Larze, to, że jest to shopper bardziej w poziomie niż w pionie. Jest to shopper miękki, na dość krótkich ramionach. On jest bardziej do ręki i pod rękę niż na ramię. Aczkolwiek ma duży, odpinany oczywiście pięknie na takie tutaj nity pasek, także możecie go też nosić oczywiście na ramieniu sobie, na takim grubszym pasku, który też jak chcecie możecie sobie odpiąć. Natomiast to jest torebka w takim klimacie trochę shoppera torby podróżnej. Bardzo, bardzo właśnie fajna, miękka, z okuciami, z pięknymi po prostu detalami, w skórze groszkowej, która jest totalnie do szurania, w ogóle możecie z nią wszystko zrobić i nic się z tą torebką, tak jak tutaj, zobaczcie, o, nie stanie. Teraz ją troszkę wytrzepię, żeby był ładny kształt, ale co ja w tej torebce, poza tym kształtem i tym, że ona nawet prawie z niczym w środku wygląda dobrze, tak sobie stojąca, co jest fantastyczne, to jej rozkład. Ona ma w środku 3 kieszenie, które lepiej byłoby widać na tym beżu, więc może tą sobie po prostu położę tu, a chwycę beż. Ona ma w ogóle tak, welwetową, fajną, jasną podszewkę tutaj, a tam jest podszewka czarna w czarnym, ale ona ma 3 kieszenie. No i właśnie, ta środkowa kieszeń, która jest w całości zapinana na zamek i to jest w ogóle super, jest bardzo, bardzo duża i do tej środkowej kieszeni zmieścicie spokojnie format A4, laptopa, nawet kilka rzeczy A4, bo ta torebka nie wygląda tak naprawdę na to, jak jest pojemna. Także środkowa komora, spokojnie kieszeń, po prostu kilka rzeczy A4 tu wrzucicie i zapinana jest kompletnie na zamek. W środku jeszcze jest jedna mała kieszonka na zamek i jeden taki kartownik malutki. A jak powiedziałam, ta torebka ma 3 duże komory. Tutaj, żeby ładnie się układała, to zapnę tę środkową.
Jeszcze, żeby było wygodnie zapinać, to ten pasek jest, znaczy to zapięcie jest z jednej i z drugiej strony, żeby nie trzeba było się z tym zamkiem siłować, ale mamy jeszcze właśnie dwie zewnętrzne komory. Myślę, że to też będzie o taką kwycę. Tutaj dobrze widać. One też są bardzo pojemne i mają wewnętrzną kieszonkę i dodatkowo jeszcze są zamykane na zatrzask. Także można tę torebkę sobie fajnie zminimalizować, a można włożyć do niej bardzo, bardzo dużo rzeczy. Co jest ważne, bo o to też pytacie, to nasze wszystkie modele, wszystkie, zarówno Maya, jak i Lara Shopper, jak i Mini Lily są bardzo lekkie. To jest dobry design, słuchajcie. One są zaprojektowane tak, żeby były użytkowe, żeby sama torebka praktycznie nic nie ważyła i możecie do niej napchać wszystko, natomiast sama torebka jest turbo, turbo leciutka, bo wy o to zawsze pytacie, bo wiem, że często torebki są ciężkie. No i właśnie, Larę mamy w takim pięknym brązie, idealnie jesienno-zimowym oraz klasycznie w czerni. Także tutaj do wyboru, do koloru, a Lili, którą pokażę Wam w kolorze czerwonym, aczkolwiek jest też w takim właśnie klasycznym, fajnym, jesiennym brązie i jest również dostępna w czerni, też bardziej klasycznie. Natomiast Lili jest małą, już nie groszkową, tylko gładką wersją Shoppera. Ona też, ja mam w ogóle tutaj w tej czerwonej akurat, ona jest dość mocno limitowana ten kolor, no bo więcej mamy klasycznie beżu i czerni. Natomiast ona tutaj ma moje rzeczy, bo ja w niej dzisiaj przyszłam, ja już ją sobie noszę. Natomiast ona też ma tak, trzy komory w środku. Tutaj czerwona wersja ma piękną po prostu beżową podszewkę. Nie wiem, czy to będzie widać jakieś moje szpargały. Ma trzy komory. Ta wewnętrzna komora jest też zapinana w całości na zamek. Możecie do niej włożyć naprawdę bardzo dużo rzeczy. No jest generalnie mini wersją Lary, tego Shoppera. Jest mięciutka, skóra jest wytrzymała, ma piękne detale i co jest istotne, to to, że ma dwa paski, oba odpinane. Jeden taki, który spokojnie przez ciało sobie przełożycie i te niskie z Was, te wysokie z Was, to jest tak zrobione, że ten pasek ma taką długość, że będzie po prostu dla dziewczyny, i która ma 1,60 m, ok, i dla dziewczyny, która ma 1,80 m, tak? Także on jest bardzo regulowany przez ciało. A drugi pasek, taki element trendowy, bo teraz w trendach są różnego rodzaju plecenia, też odpinany, też możecie sobie tutaj dowolnie go dopinać i odpinać. To jest pasek krótszy, z lekką regulacją, bardziej do noszenia na ramieniu, ale te drobniejsze z Was też przełożą przez ciało spokojnie. Ale właśnie on jest bardziej z myślą do noszenia na ramieniu, albo też można jako ozdobę. Ja ostatnio noszę właśnie na tym pasku tę torebkę, a ten pasek, ponieważ jest bardzo leciutki, to nie jest żadne obciążenie, mimo tego, że wygląda porządnie, to sobie noszę jako ozdobę. Także tutaj też macie wiele różnych opcji, a tutaj środek tej mini, ona też ma w środku jeszcze oczywiście zapinaną kieszeń, w tej rozpinanej, dużej komorze. No mówię, jest po prostu mini wersją tej właśnie szoperki i ona jest świetnie zaplanowana i myślę, że jeżeli ją sobie zamówicie, to będziecie z niej bardzo, bardzo zadowolone. Natomiast oczywiście, teraz już podsumowując, mam nadzieję, że Wam się wszystko podoba. Piszcie, co myślicie. Tradycyjnie przez tydzień od dzisiaj działa na kodracka premierowa zniżka, czyli minus 10% na całą naszą kolekcję, też na modele z poprzednich sezonów. Dlatego, że mamy jeszcze z zeszłego roku trochę kowbojek, zarówno botków, jak i kozaków. Na nie wszystkie, one wszystkie będą teraz dostępne i na nie wszystkie teraz działa przez tydzień zniżka racka 10%. Również, tak jak powiedziałam, jeżeli jakieś modele się skończą, to Marko Shoes do końca zniżki przez ten tydzień, nawet z dłuższym terminem realizacji, ale postarają się dorzucić, żeby jak najwięcej z Was mogło je sobie ze zniżką kupić, no bo tutaj przy tych cenach, wiadomo, 10% robi różnicę. Również od razu powiem, że Marko ma darmową wysyłkę w Polsce, wysyła do Unii Europejskiej, no poza UK, no ale to wiecie, Brexit i te sprawy. Też mają w Marko bardzo tanie, bo tam poniżej 10 zł zwroty i wymiany, to też jest fajne. Oni mają też super obsługę klienta, w ogóle profesjonalną i przesympatyczną, także gdybyście miały jakieś pytania takie konkretniejsze a propos przesyłek, wysyłek i tak dalej, dostępności, to też piszcie do nich, bo oni cały weekend i w ogóle cały czas czuwają i będą na Wasze wiadomości odpowiadać. Oczywiście
piszcie. Jak już do Was nasze tatuszka dojdą, czy kozaki, czy torebki, czy snikersy, to piszcie, jak reakcja, jak się podobają, piszcie Wasze uwagi, pozytywne, negatywne, każdy feedback jest ważny. Oznaczajcie nas na Instagramie. Hashtag Marko X Racka, cały czas wiecznie żywy. Ja wszystko zawsze widzę, każde oznaczenie, każde użycie hashtagu i jest nam i mi bardzo, bardzo miło. Także mam nadzieję, że po prostu dojdziecie w naszych butach na koniec świata, tej jesieni i zimy, i że będą Wam się dobrze nosić. Jestem bardzo szczęśliwa, podekscytowana i jak zwykle z lekką taką nutką stresu, ale takiego pozytywnego, jak naszą kapsułę odbierzecie, ale myślę, że będzie dobrze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!